Po tych kilku lekcjach, w których znajdowały się dowody twierdzenia Pitagorasa, można by wywnioskować, że jestem zafascynowany tym twierdzeniem, ale to prawda i chciałbym w tej lekcji przedstawić kolejny dowód tego twierdzenia. I w tym celu zaczniemy sobie standardowo od stworzenia trójkąta prostokątnego w taki sposób, że przeciwprostokątna będzie tutaj, yy, jeden, ten dłuższy bok z dwóch krótszych boków będzie tutaj i drugi bok będzie tutaj. I tutaj jest kąt prosty. Wprowadźmy sobie oznaczenia, to będzie bok B, to będzie bok C, a to będzie bok A. I to, co chcemy teraz zrobić, to przekształcić sobie ten trójkąt, nie zmieniając długości jego boków. Chcielibyśmy po prostu obrócić ten trójkąt w taki specyficzny sposób o 90 stopni w tę stronę. Więc chcemy, żeby ten bok zatoczył tak jakby kąt 90 stopni, więc będzie on teraz stał pionowo. To jest bok C. Chciałbym, żeby on miał taką samą długość i chciałbym zrobić to dokładnie. Powiedzmy, że to będzie nasz bok C. Może troszeczkę dłuższy. O. Teraz jest bardzo dobrze. Brakuje nam jeszcze dwóch pozostałych boków. Tutaj będziemy mieli bok B. Już tylko zmienię sobie kolor. Tutaj będziemy mieli bok, który ma długość B. A tutaj został nam bok, który ma długość A. Tutaj mamy kąt prosty, mamy A, B i tutaj zaznaczymy sobie jeszcze C. To co będę chciał zrobić, to stworzyć równoległobok w taki sposób, że poprowadzę sobie tutaj z tego wierzchołka również odcinek, który ma długość C, tylko że tutaj o, do góry. Wydaje mi się, że teraz jest idealnie i y, ten odcinek ma również długość C i teraz jest pytanie. Jaka jest odległość od tego punktu do tego punktu? No wiemy, że te dwie, te dwa odcinki są równoległe, tak? Chcemy stworzyć równoległo bok, więc to również będzie równoległe do tego, czyli odległość od tego punktu do tego punktu będzie, sama, będzie taka sama jak odległość od tego punktu do tego punktu, więc oznaczymy sobie to również na rysunku. Znowu źle tutaj chwyciłem. O, mamy tutaj... Bok, który ma długość a. I to co chcielibyśmy teraz zrobić, to chcielibyśmy policzyć sobie pole tego e, e, równoległoboku. Aby to zrobić, zrobimy sobie taki pomocniczy rysunek, no bo wiemy, że pole boku liczymy w taki sposób, że mamy długość boku razy długość wysokości padająca na ten bok. Narysujmy sobie ten e, bok w taki sposób, aby on leżał tutaj na boku a. Czyli tutaj będziemy mieli... Może narysuję to jeszcze raz ładniej. To jest nasz bok A. To jest równoległo, równoległo bok, więc tutaj jest również bok A. Oznaczymy to sobie. A oraz A. Dwa pozostałe boki to C, czyli będziemy mieli w ten sposób. I widzimy, że to jest taka figura, tylko że przechylona w ten sposób. Jakby ktoś tutaj skakał, to ona by się tak przechyliła, że położyłaby się na boku A. Tutaj mamy C i C. Wiemy, że wysokość pada pod kątem prostym, czyli Załóżmy, że to jest ta nasza wysokość, tego równoległoboku. I tutaj jest kąt prosty, tak? Ale zauważmy, że ten bok w tym trójkącie, który przenieśliśmy sobie o 90 stopni w ten sposób, jest nachylony właśnie do tego boku A pod kątem 90 stopni. Więc to jest nasza wysokość i ten odcinek ma długość A. I teraz już możemy sobie policzyć pole tego równoległoboku. To jest bok razy wysokość, to jest A razy A, czyli... A kwadrat. Teraz będziemy chcieli zrobić identyczny proces, tylko że z tym trójkątem. I ten trójkąt obrócimy sobie o 90 stopni w tę stronę. O tutaj. I e, obracając ten bok o 90 stopni, postawimy go tutaj o w pionie. Tutaj będziemy mieli nasz bok C. Teraz będziemy obracali sobie ten bok o 90 stopni, więc będziemy mieli ten bok gdzieś tutaj, więc zaznaczę ten bok odpowiednim tutaj kolorem, czyli tutaj będziemy mieli bok B, a tutaj będziemy mieli bok A. Oznaczymy sobie jeszcze, o te boki, tutaj mamy A, tutaj mamy B, a tutaj mamy C. Z tego samego powodu, do którego ten bok był taki sam jak ten bok, ten bok będzie identyczny jak tutaj ten bok. I o, zaznaczam sobie tutaj to w ten sposób. I e, widzimy, że e, to co powstaje nam tutaj u góry ma takie same długości jak to co jest tutaj na dole, więc tutaj będziemy mieli e, również e, bok. B i wiemy, że odległość od tego punktu do tego jest C, więc odległość od tego punktu do tego punktu również będzie C. I y, to na razie sobie zostawimy. To co chcielibyśmy zrobić, to policzyć pole tego tutaj równoległoboku, który zaznaczyłem teraz na y, rysunku i w tym celu będziemy chcieli sobie y, zrobić również pomocniczy rysunek. Y, ja chciałbym, o, w sumie usunąć to, co zamalowałem i popatrzmy, chcielibyśmy położyć sobie ten równoległy bok tutaj na tym boku, więc tutaj będziemy mieli nasz bok B, tutaj będziemy mieli nasz drugi bok B, a tutaj będziemy mieli, o to jest chyba najtrudniejsze zadanie dla mnie, żeby to tak w miarę połączyć, o jest dość przystępnie. Tutaj będziemy mieli C, tutaj mamy C, tutaj mamy B, tutaj również B. I popatrzmy. Skoro to jest nasz równoległobok, to ten odcinek jest, ten bok, ten odcinek jest y nachylone pod kątem 90 stopni tutaj do tego boku, więc to będzie nasza wysokość i ona znajduje się dokładnie tutaj. Czyli widzimy, że również w tym przypadku wysokość ma taką samą długość jak jeden z boku, więc możemy sobie policzyć pole tego równoległoboku, to jest b, czyli długość boku razy b to jest wysokość, czyli mamy b kwadrat. I wyznaczyliśmy sobie pole tego równoległoboku oraz tego równoległoboku. Skopiuję teraz część naszego rysunku i skopiuję to tutaj na dół, ponieważ będzie to nam tutaj potrzebne do dalszego dowodu. Skopiowałem, teraz to przeniosę i chciałbym, żebyśmy skupili się teraz na tym, co mamy tutaj. Poproszę tylko o chwilę czasu, aby pousuwać to, co jest niepotrzebne, żeby wszystko było później jasne i jak najbardziej dokładne. O, jeszcze to usunę. I to usunę. Jeszcze chciałbym usunąć jedną rzecz. Popatrzmy. Widzimy, że tutaj mamy bok, który ma długość C. Widzimy, że odległość od tego punktu do tego punktu jest również C, więc gdybyśmy to sobie połączyli, to u góry mielibyśmy taki sam trójkąt jak na dole, ale na razie to nam nie będzie potrzebne. Chciałbym to usunąć. Zaraz wytłumaczę dlaczego. O, popatrzmy. Po usunięciu tego fragmentu, jaką mamy figurę. Mamy dwa równoległe boki, które e, mają pole a kwadrat plus i, i b kwadrat tak czyli cała figura ma pole a kwadrat plus b kwadrat i chciałbym to tutaj zapisać a kwadrat dodać i pole tej drugiej figury to jest b kwadrat czyli to jest pole całej tej figury powiedziałem że odległość tego punktu od tego punktu jest taka sama jak tego punktu od tego punktu tutaj było c tak więc tutaj również mamy c poprowadzę sobie tutaj może troszeczkę grubszą linię odrobinę, nieznacznie i widzimy, że to również ma C. Ja chciałbym ten fragment tej naszej figury, która ma pole a kwadrat plus b kwadrat przenieść w troszeczkę inne miejsce. Chciałbym ten fragment, ten, ten trójkąt O wyciąć i wkleić i przenieść go w inne miejsce, tylko muszę jeszcze wykonać tutaj jedną operację O i chciałbym przenieść to w to miejsce. No i widzimy, że prawie identycznie to się nakłada. No niestety nie jestem mistrzem rysunku, ale chciałbym, żeby to... Oj, to w ogóle nie ten kolor. Chciałbym, żeby to po prostu było e, zrozumiałe, jeśli chodzi o schemat. Więc to ma długość A, tutaj również usuniemy sobie. To ma długość B i teraz e, popatrzmy. Powstała nam figura. Która tutaj u góry ma e, bok C, tutaj na dole również mamy bok C. Wiemy, że to było C oraz to było C. E, ta figura to jest identyczna figura jak ta, która była tutaj. Może to e, chciałbym to w jakiś sposób zaznaczyć. O. To jest ta sama figura, która była tutaj. Więc chciałbym to zaznaczyć i zaznaczyłem. O. Tylko górną część przekleiłem do dolnej części, więc pole tej figury się nie zmieniło, ale teraz e, czyli o pole tego fragmentu, które znajduje się tutaj, to jest dokładnie a kwadrat. To co sobie policzyliśmy, tak? To jest a kwadrat. E, pole tego fragmentu to jest b kwadrat, czyli widzimy, że nic tutaj się nie zmieniło, tylko ja tę figurę troszeczkę przerobiłem. Tę górną część od tych dwóch równoległych boków przekleiłem tutaj na dole. I wiemy, że to ma pole a kwadrat plus b kwadrat, ale zauważymy, zauważamy tutaj, jeśli chcielibyśmy myśleć w, kategoriach, myśleć w kategoriach boku c, to widzimy, że tu mamy c, tu mamy c, tutaj mamy c oraz tutaj mamy c i figura, która ma wszystkie boki równej długości, to jest kwadrat. A pole kwadratu to jest c kwadrat, więc pole tej figury jest równe c kwadrat. I e, otrzymaliśmy tutaj e, taki sam wniosek jak przy każdym twierdzeniu, jak przy każdym dowodzie naszego twierdzenia Pitagorasa, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat.